Po tanecznej erze swingu, prostej i dostępnej dla każdego słuchacza, nastał czas na całkiem nowy, odmienny gatunek. Nie możesz tego zaśpiewać, nie możesz do tego zatańczyć. Prawdopodobnie nie możesz tego nawet znieść. To właśnie bebop. W ten sposób pisał o nowej muzyce, jaka zapanowała wśród miłośników jazzu Periodic Time. Nieskomplikowana harmonia przekształciła się w ciągi 2-5-1, dominanty wtrącone i pokrewieństwa trytonowe. Kilkutaktowe solówki zostały zastąpione przez kilkominutowe, improwizowane popisy muzyków. W czasach swojej świetności kilkaset big bandów musiało ustąpić miejsca mniejszym składom, które mieściły się na małych scenach nowojorskich klubów. To w jednym z takich klubów na 118 ulicy narodził się i ukształtował ten szalony, energiczny i przez niektórych niezrozumiały nurt muzyce jazzowej. Minton's Playhouse założył w 1938 roku saksofonista Henry Minton. W 1941, po nieudanym okresie, powierzył on prowadzenie klubem Teddy'emu Hillowi, z nadzieją, że dzięki jego intuicji lokal zacznie generować większe zyski. Okazało się to świetną decyzją. Hill nie tylko miał wiele świeżych pomysłów, ale także był bardzo dobrze zorientowany w branży. Doskonale wiedział, że jazz tradycyjny oraz swing umierają. Pomyślał więc o nowej generacji muzyków i ich nowatorskim spojrzeniu na muzykę. Tradycją stały się poniedziałkowe jam session. Udział w nich brali m.in. Kenny Clarke, Nick Fenton, Joe Guy, Charlie Christian, Charlie Parker, Dizzy Gillespie czy Thelonious Monk. Muzycy, którzy w przyszłości będą uważani za jednych z największych mistrzów w historii, a ich muzyka filarami jazzu. Października 1917 roku w Cherow, miasteczku w południowej Karolinie, urodził się John Briggs Gillespie. Był najmłodszym z dziewięciorga rodzeństwa. Jego surowy ojciec, James, który dbał o dyscyplinę w domu, pracował na co dzień jako murarz. Lecz był także wielkim miłośnikiem muzyki. Zawsze pragnął, aby któryś z jego potomków został muzykiem. Miał w domu wiele instrumentów, pianino, bęben, jedyny w mieście kontrabas, mandolinę i klarnet. Zachęcał dzieci do ćwiczenia, dzięki czemu Dizzy już w wieku 4 lat potrafił grać na pianinie. 6 lat później jego ojciec umarł na astmę, tym samym pozbawiając swoją żonę Lottie i dzieci środków na utrzymanie. Wszyscy synowie zmuszeni byli do podjęcia dorywczych prac fizycznych w mieście. Młody John był bardzo energicznym dzieckiem. Pomimo tego, że był zdolny i inteligentny, często brał udział w bójkach. W 1929 roku szkolna orkiestra otrzymała zestaw nowych instrumentów. Gillespie zaczął wtedy grać na puzonie. Miał jednak zbyt krótkie ręce, by grać na tym instrumencie, lecz dzięki angażowi w orkiestrze poznał marszowy repertuar, tak popularny w amerykańskich szkołach. Jako 14-latek zaczął grać na trąbce, która na resztę życia stanie się jego głównym instrumentem. Nie pobierał jednak profesjonalnych lekcji, uczył się metodą prób i błędów. Prawdopodobnie to jest przyczyną tak charakterystycznego dla niego nadymania policzków, co kłóci się z klasyczną nauką gry na trąbce. W 1933 roku otrzymał pełne stypendium w Loringburg Instytut dla Murzynów. Tam, obok prac farmerskich, bo taki profil posiadała szkoła, pogłębił także wiedzę z zakresu teorii muzyki, harmonii i fortepianu. Szkoły tej jednak nigdy nie ukończył. Dostał honorowy dyplom w 1947 roku, już jako znana postać w świecie muzyki, podczas trasy z jego własnym big bandem i Ellą Fitzgerald. Podczas nauki w instytucie grywał na zabawach tanecznych, zyskując rozgłos nie tylko jako wspaniały trębacz, ale także dobry tancerz i showman. W 1934 roku pojawił się w mieście King Oliver i zaprosił Johna do wspólnej gry. Spotkanie nowoorleańskiego mistrza, który był wtedy u schyłku swojej kariery, z przyszłym wielkim trębaczem ma niejako historyczny oraz intrygująco ciekawy wymiar. W 1935 roku rodzina Gillespie przeprowadziła się do Filadelfii. Dla głodnego muzycznych wrażeń trębacza było to spełnienie marzeń i wielka szansa na rozpoczęcie swojej kariery. Gillespie rozwijał się ćwicząc i słuchając swoich idoli, Colemana Hawkinsa, Bennego Cartera, a przede wszystkim Roya Eldridge'a. W tym samym roku dostał angaż w orkiestrze Franka Fire Faxa, w której grał przez 2 lata. W orkiestrze tej zdobył kojarzony z nim do końca życia przydomek Dizzy. Wiosną 1937 roku przeprowadził się do Nowego Jorku, który otworzył przed nim nowe możliwości. Wieść o nowym dobrym muzyku w mieście rozeszła się bardzo szybko i wkrótce Gillespie dostał propozycję od Teddy'ego Hilla, wygrając partię drugiej trąbki, zajął miejsce swego dotychczasowego idola Roya Eldridge'a. Hill zaopiekował się młodym Johnem, załatwił mu paszport, aby w maju 1937 roku mógł wypłynąć z orkiestrą na europejskie tournée. Dizzy wykorzystał ten moment na naukę gry sekcyjnej, oddychanie, frazowanie i atak dźwięku. Pomimo postrzegania go jako lekko myślącego chłopca, 5-miesięczny pobyt w Europie uwidacznił jego niezwykłą cechę i podejście do życia. Gillespie jako jedyny muzyk z orkiestry przywiózł zarobione pieniądze ze sobą, co więcej zarabiając $70 tygodniowo, wysyłał regularnie $45 do domu w Filadelfii. Wkrótce Dizzy poznał Gissie Lorraine Williams, tancerkę występującą w Apollo Theater,
która w 1940 roku została jego żoną. Po rozwiązaniu Big Bandu Teddy Hill został menadżerem Minton Playhouse. Jego dotychczasowy perkusista Kenny Clark zamontował skład House Band. Tak zrodziła się tradycja poniedziałkowych jam session. Już wiemy, że to wtedy wykluwał się bebop. Od sierpnia 1939 roku do września 1941 Dizzy był solistą w Big Bandzie Goba Colwaya, bardzo charakterystycznego wokalisty i entertainera, którego styl stał się inspiracją dla przyszłego imidżu Gillespiego. Niezwykle ważnym aspektem podczas współpracy z Colwayem była przyjaźń z kubańskim trębaczem Mario Bauza, który nie tylko uczył Dizzy'ego zagadnień technicznych, ale także wprowadził go w świat rytmów latynoskich. Później jako lider własnych zespołów na stałe zaszczepił je do jazzu. Odejście Gillespiego z orkiestry wiąże się ze znaną, lecz nieprzyjemną historią. Podczas występu ktoś z zespołu wystrzelił w kierunku lidera oślinioną papierową kulkę. Któż inny mógł być podejrzany przez wściekłego Colwaya niż żartowniś Dizzy? Trębacz był jednak niewinny i mocno bronił swojego stanowiska. W pewnym momencie nawet przy pomocy noża. 9 szwów na siedzeniu lidera i odejście Gillespiego z Big Bandu kończą tą opowieść. Dizzy Gillespie był już dojrzałym, zdyscyplinowanym muzykiem, gotowym do samodzielnych działań. Przez lata współpracował z wieloma wybitnymi muzykami, m.in. z Tedem Dameronem, Charlie Parkerem, Ella Fitzgerald, Benem Carterem, Woodym Hennemanem, Jim Dorseyem, Earlem Hinesem, Dukem Ellingtonem, Lesterem Youngiem, Dexterem Gordonem, Kenim Dorhamem, Sonem Seatem czy Thelonisem Monkiem. W 1947 roku magazyn Metronom mianował go trębaczem numer 1. Następnie otrzymał zaproszenie do legendarnej Carnegie Hall. W 1950 roku zmuszony był do rozwiązania orkiestry, zaczął grywać w mniejszych składach. W 1951 roku stworzył sextet, w którym zadebiutował młody gitarzysta Kenny Barrell. W składzie znalazł się również młody, energiczny saksofonista, który już od 2 lat współpracował z Gillespie w różnych projektach, John Coltrane. Kolejne lata przynosiły mu pasmo sukcesu. Z kolejnymi składami wygrywał wiele plebiscytów, koncertował po Stanach i Europie. Jako bojownik praw człowieka ubiegał się o fotel prezydencki w kampanii w roku 1964. Na polu muzycznym zaczął ustępować ikonom popkultury, Milesowi Davisowi czy Jamesowi Brownowi. Otrzymał 15 honorowych doktoratów, a także pośmiertną Polar Music Prize Szwedzkiej Królewskiej Akademii. Jego twórczość i wkład w muzykę wytyczyły w jazzie nowe ścieżki. Zmarł 6 stycznia 1993 roku. Ella urodziła się 25 kwietnia 1917 roku w Newport News w stanie Virginia. Jej rodzicami byli Tempi i William Fitzgerald. Ella od dziecka była nieśmiała i ambitna, tak jak Dizzy w dzieciństwie śpiewała w kościele metodystów. Wzięła kilka lekcji fortepianu, lecz to audycje radiowe i nagrania płytowe z Boswell Sisters wprowadziły ją w świat muzyki. Była także świetną tancerką. W 1932 roku, po śmierci matki na atak serca, Ellą zaopiekowała się jej siostra i wyprowadziły się do Nowego Jorku. Uczęszczała tam do katolickiej szkoły, a wielogodzinne kosztujące kilka centów wizyty w kinach, gdzie pomiędzy seansami puszczano muzykę, pozwoliły jej poznać wiele piosenek. Ella miała świetny słuch, imitacyjny i pamięć. Przyswajanie piosenek przychodziło jej z dużą łatwością. Wielu muzyków wspominało, iż nigdy nie widzieli uczącej się na pamięć piosenki. Od 1934 roku w słynnym Apollo Theater w Harlemie odbywały się konkursy talentów. Jesienią tego roku Ella zgłosiła się do jednej z edycji. Początkowo wybrała kategorię taniec, lecz widząc lepsze stroje swoich rywalek zmieniła zdanie i postanowiła zaśpiewać, tym samym wygrywając konkurs. Dzień 24 października 1934 roku przeszedł do historii jako początek kariery wielkiej Ellie Fitzgerald. Nie był to jednak początek jej sukcesów. Była bardzo nieśmiała i małomówna. Na dodatek jej wygląd, styl ubierania, fryzura i postawy nie nadawały się do publicznych występów. W 1935 roku do Nowego Jorku wróciła orkiestra perkusisty Chicka Webba. Wokalista Charles Linton, uświadomiony talentu i potencjału Ellie, zmusił lidera do jej zatrudnienia. Swą pierwszą piosenkę, I Chase Blues Away, nagrała w czerwcu 1935 roku. Jasny, dziewczęcy, by nie powiedzieć dziecięcy głos Ellie, kontrastował z pozostałymi wokalistami na rynku, szczególnie z Billie Holiday, która charakteryzowała się mocnym i ciężkim brzmieniem. W następnym roku dokonała nagrań z orkiestrą Teddy'ego Wilsona, zastępując właśnie Billie. W październiku zarejestrowała z orkiestrą Webba Me a Swing Song. Śpiewała także z zespołem Bennego Goodmana. W roku 1937 nastał rozwój kariery Ellie. Radio emitowało jej piosenki, a ankieta pisma Melody Maker przyznała jej pierwsze miejsce. Druga była Billie Holiday. Pod koniec lat 30. w Harlemie bardzo popularne były pojedynki Big Bandów. 16 stycznia 1938 roku po słynnym koncercie w Carnegie Hall odbył się pojedynek, w którym naprzeciw siebie stanęły orkiestry Kanta Beziego i Chicka Webba oraz ich wokalistki Billie Holiday i Ella Fitzgerald. Pojedynek instrumentalistów nie został rozstrzygnięty, ale w kategorii wokalu zwyciężyła Ella. W 1938 roku orkiestra zarejestrowała przebój Tisket a Tasket, sprzedający w ciągu roku 300 tysięcy egzemplarzy w cenie 35 centów, który zajmował pierwsze miejsce na listach przebojów przez 18 tygodni. Zespół był na fali popularności, płyty sprzedawały się w niewiarygodnym tempie, a koncerty podbijały rekordy frekwencji. Nadeszła niestety diametralna zmiana sytuacji.
16 czerwca 1939 roku zmarł lider zespołu, Chick Webb. W dzień jego pogrzebu wstrzymano ruch uliczny. Tysiące ludzi na ulicach i dachach domów chciało oddać cześć muzykowi. Na pogrzebie pojawili się m.in. Gene Krupa czy Buddy Rich. Przy grobie Ella zaśpiewała utwór My Buddy. Po śmierci Chicka kierownictwo nad zespołem przejęła Ella. Aranżerem został Taft Jordan. W 1942 roku Fitzgerald spotkała się z Dizzy Gillespie i zaczęli razem koncertować. 10 grudnia 1946 roku, po nieudanym pierwszym małżeństwie, Ella wyszła za mąż za kontrabasistę z orkiestry Gillespiego, Raya Browna. W kolejnych latach zdobyła coraz większy rozgłos i sukces, m.in. dzięki tournée po Europie w 1948 roku. Jej roczne zarobki kształtowały się na poziomie 150 tysięcy dolarów. Ella interesowały się magazyny takie jak New York Times, Downbeat czy Metronome. W 1955 roku wystąpiła w filmie Patty Kelly Blues, gdzie zaśpiewała kilka utworów. W 1956 roku nagrała z Louisem Armstrongiem album Ella and Louis. Przez lata współpracowała ze świetnymi muzykami. W 1977 roku wygrała Grammy za najlepszy jazzowy album, który nagrała wraz z gitarzystą Joe Passem, Fitzgerald and Pass Again. Wokalistka chorowała na cukrzycę, doprowadziło to do problemu ze wzrokiem oraz amputacji nogi. Zmarła 15 czerwca 1996 roku w Los Angeles. Thelonious Monk urodził się 10 października 1917 roku w Rocky Mount w północnej Karolinie. Jego rodzicami byli nieposiadający wykształcenia Barbara Batts i Thelonious Monk Senior. Miał dwoje rodzeństwa, siostrę Marion i brata Tomasa. W 1922 roku, szukając lepszych perspektyw, rodzina wyprowadziła się do Nowego Jorku. Thelonious był bardzo bystry, poważny i inteligentny. Uwielbiał uprawiać sport, głównie koszykówkę ze względu na jego wzrost, 185 cm. Przez krótki czas interesował się skrzypcami i trąbką, lecz przez problemy astmatyczne ostatecznie wybrał pianino. Chłopak, mając 13 lat, potrafił zagrać wiele melodii ze słuchu. Robił tak wielkie postępy, że w roku 1934 postanowił zrezygnować ze szkoły, aby lepiej skoncentrować się na muzyce. Założył trio, które regularnie wygrywało lokalne konkursy. Wyjeżdżał na kilkumiesięczne trasy jako akompaniator ewangelisty. Rytm muzyki gospel wniknął na stałe w jego osobowość muzyczną. Po powrocie w roku 1935 skomponował dla dziewczyny z sąsiedztwa balladę Ruby My Dear, w której można się dosłyszeć progresyjną melodykę opartą na odległych od podstaw akordu składnikach nona. Jej rodzice jednak nie zgodzili się na związek z powodu różnych pochodzeń. Wkrótce poznał jednak swoją przyszłą żonę Nellie Smith. Ćwiczył i rozwijał swoją technikę w stylu stride. Już w latach 1938-39 założony przez niego Monk Quartet stosował nowsze harmonie. Na przełomie 1940-41 skomponował przepiękną baladę Round Midnight, która stała się hitem i była wykonywana później przez wielu muzyków. Brał udział w wspomnianych już poniedziałkowych jam session w Minton Playhouse wraz z Dexterem Gordonem, Fatsem Navarro, Maxem Roachem, Buddym Powellem. Za jego sprawą w kompozycji Gillespiego Night in Tunisia pojawił się akord półzmniejszony, występujący w Round Midnight. Monk kształcił się u nauczyciela harmonii niemieckiego pochodzenia Stefana Wolfa. Pierwsze doświadczenia zdobywał w orkiestrze Lockiego Millendera, by następnie występować w znanych klubach na 52 ulicy z legendą saksofonu Colemanem Hawkinsem. W 1945 roku zagrał koncert w ramach cyklu Jazz and the Philharmonic. Następnie został zaproszony do Big Bandu Dizzy'ego, lecz został zwolniony niedługo potem za notoryczne spóźnienia. Thelonious związał się z wytwórnią Blue Note i nagrywał w niej w latach 1947-52. Nagrywał głównie w trio, preferując Arta Blakeya za bębnami. Niestety, przez swój specyficzny styl i skomplikowaną harmonię na jego koncerty przychodziła garstka słuchaczy. Po narodzinach dwójki dzieci jego sytuacja finansowa pogorszyła się. Jako nieliczny z muzyków w tamtych czasach Monk nie był uzależniony od narkotyku, lecz w 1951 roku został zatrzymany za znalezione w jego samochodzie dragi, które należały do kolegi Buda Powella. W 1952 roku zaczął wychodzić na prosto za sprawą kontraktu z firmą Prestige i sesji firmowanych przez Sonny'ego Rollinsa i Milesa Davisa. W kolejnych latach dokonał kilkudziesięciu nagrań, a w 1957 roku przyjął zaproszenie do zespołu Jazz Messenger. Kwartet Monka regularnie występował w klubie Five Spot. Do składu dołączył wyrzucony zespół Milesa Davisa, ale był leczony już uzależnień narkotykowych John Coltrane. Na początku swojej kariery pobierał on lekcje u Monka, które bardzo pomagały mu w szlifowaniu swojego talentu. 29 września 1960 roku w wywiadzie udzielonym dla magazynu Downbeat powiedział: Monk to według mnie jeden z prawdziwych gigantów wszechczasów. To muzyczny myśliciel z prawdziwego zdarzenia. Niewielu ma równych sobie. Poczytuję sobie za wielkie szczęście, że mogę w nim pracować. Muzycy wystąpili razem w Carnegie Hall 29 listopada 1957 roku. Następnie miejsce Coltrane'a zajął John Griffin. Monk swoich saksofonistów uczył ze słuchu, bez nut. Jak wspomniał Coltrane w 1955 roku, w ten sposób lepiej wyczuwasz, szybciej łapiesz. Kiedy już prawie miałem rzecz opanowaną, to wychodził. Zostawiał mnie, żebym sam poćwiczył, a sam szedł do sklepu, z powrotem do łóżka czy gdzie tam chciał.
Popularność Monka rosła, jego kariera bardzo się rozwijała. W latach 1958-59 w ankiecie magazynu Downbeat jego zespół został uznany za kombo numer 1. W 1963 roku odbył trasę po Europie. Zrobił to ponownie jeszcze w 1968 oraz 1971. Występował także w Australii oraz tradycyjnie jak co roku na prestiżowym Newport Jazz Festival. W 1976 roku nastąpiło pogorszenie zdrowia Monka. Powód w szpitalach nie wyjaśniał źródła choroby. Dr Everett Dulick sugerował uszkodzenie układu nerwowego i mózgu. Teleonius był źle leczony i przyjmował duże dawki leków. Niektórzy badacze przypisują Monkowi chorobę Alzheimera ze względu na jego dziwne zachowanie podczas całego życia, które mogły być symptomami skażenia. Pomimo choroby Teleonius Monk uważany jest za jednego z najwybitniejszych kompozytorów i pianistów jazzowych. Wywrócił on o 180 stopni cały pogląd na harmonię i akordy. Na początku roku 1982 zapadł w śpiączkę. Zmarł 17 lutego w wieku 64 lat. Bernard Buddy Rich urodził się 30 września 1917 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice byli artystami scenicznymi. Od najmłodszych lat Bernard cechował się ruchliwością, siłą i poczuciem rytmu. Wcześniej zaczął chodzić i mówić. Gdy miał 18 miesięcy, rodzice zmuszeni byli zabrać go na swoje przedstawienie. Był zbyt mały, by mógł rozstać się z matką na dłuższy czas. Chłopczyk zaskoczył wszystkich, gdy okazało się, że potrafi perfekcyjnie wybijać rytm piosenek, jakie przedstawiali jego rodzice. Takim sposobem został włączony do ich show i wywołał ogromny aplauz, gdziekolwiek rodzice się pojawili. Bernard w wieku 5 lat wygrał casting do przedstawienia Pinwheel River, otrzymując fantastyczne recenzje. Jako 12-latek nagrał w studiu Warner Bros. 7-minutowy film Body Traps and Sound Effects. Stąd wziął się jego pseudonim, który pozostał z nim do końca życia. Dzięki kryzysowi ekonomicznemu rodzina musiała ograniczyć występy. To pozwoliłoby Buddy po raz pierwszy w wieku 14 lat poszedł do szkoły. Wtedy zaczął interesować się swingiem. Jego wielkimi idolami byli Gene Krupa i Chick Webb. Został zaangażowany przez klarnetistę Joe'ego Marsala, którego zespół występował na 52 ulicy w klubie Hickory House. To z nim Buddy dokonał swoich pierwszych nagrań. W grudniu 1938 roku został członkiem Artichoke Orchestra, uznawanej przez fachowe pisma Esquire, Downbeat, Metronom za najlepszy zespół w kraju. W tym samym roku został sklasyfikowany na ankiecie Downbeat na 17 miejscu, rok później na 4. W następnych latach zdominować kategorię. Buddy, którego zamiłowanie do samochodów pozostało do końca życia jedną z jego podstawowych cech, kupił błękitnego Lincolna. Po rozwiązaniu orkiestry dołączył do Big Bandu Tommy'ego Dorsey'a. Tam Rich poznał Franka Sinatra. Orkiestra biła rekordy popularności i frekwencji na koncertach. W latach 1941-42 i 1944 Buddy zwyciężył w ankietach pisma Metronom. Wziął też udział w nagraniu z Colemanem Hawkinsem, Cantem Bezim i Benny Goodmanem. Po krótkiej służbie w marynarce w 1944 roku Buddy przez kilka tygodni zastępował Joe Jonesa w orkiestrze County Beziego. Wiosną 1946 roku dokonał światowy nagrań w trio z Lesterem Youngiem i Nat King Cole'em. Samochodowa pasja skłoniła go do zakupu nowego żółtego Lincolna. Tego samego roku przy wsparciu 50 tysięcy dolarów, które otrzymał od Franka Sinatry, założył własny Big Band. Jednak powojenny okres był trudny dla swingowych Big Bandów, więc Buddy rozwiązał go pół roku po działalności. Rok później wystąpił w cyklu Jazz at the Philharmonic. Ambicje prowadzenia Big Bandu nie dają mu jednak spokoju, więc ponownie podjął się tego wyzwania. W 1950 roku nagrał płytę z Birdem, Charlie Parker with Strings. Buddy poznał tancerkę Mary Allison, która wkrótce została jego żoną. Para w 1954 roku została rodzicami córeczki Katie. Buddy był najlepiej zarabiającym sidemanem w Stanach, więc mógł sobie pozwolić na zakup nowiutkiego Jaguara. Kolejne lata przynosiły wiele opłacalnych i zaszczytnych angaży. Międzynarodowe trasy z gwiazdami, rewelacyjna płyta z Artem Tatumem i Lionelem Hamptonem, duża aktywność spowodowała pogorszenie zdrowia perkusisty. W latach 60. koncertował na Dalekim Wschodzie. Wystąpił także w Newport Jazz Festival. W 1966 roku jeszcze raz stworzył Big Band, by koncertować po Stanach, Europie, a nawet po Japonii. Jego córka Katie dorosła na tyle, by śpiewać wraz z orkiestrą. Buddy uwielbiał kupować samochody. Prowadził bardzo nieoszczędny tryb życia. Nie płacił podatków. To wszystko doprowadziło do zajęcia jego domu na Florydzie. Frustracja muzyka powodowała także coraz większa popularność muzyką rockową oraz country. Pojawiły się również kolejne problemy zdrowotne. W 1984 roku Buddy został dziadkiem. Na tę okoliczność kupił sobie Porsche. Zator w mózgu spowodował paraliż lewej strony ciała. Zapytany w szpitalu, czy jest na coś oszalony, odpowiedział. Tak, na muzykę country. Były to jedne z ostatnich jego słów. Buddy Rich zmarł 2 kwietnia 1987 roku. Na jego pogrzebie pojawiło się wiele gwiazd show biznesu z Frankiem Sinatrą, Artiem Shawem, Hugh Hefnerem na czele. Perkusja Buddy'ego została umieszczona w Smithsonian Institute, który jest archiwum najważniejszych dokonań ludzkości, z kabiną Apollo 1.